Witam wszystkich w odcinku Oto Farming 2017. Jest ze mną Przemo i mój brat. Siemanko. Witam. Marek. No, to tak jak chciałem wam powiedzieć. Kontynuuj. Ale z grafiką, łopanie. Oczywiście gra jest po angielsku, ale nam to nie przeszkadza. Muszę wyłączyć niestety kamerkę, bo... Bo mój komputer mi tutaj nie chce pozwolić. Myślałem, że powiesz, że niestety muszę włączyć komputer, bo... Tak, tak. To jest mój sprzęt. Przyczepa, druga przyczepa, stacja benzynowa, kombajn. Ty jesteś rolnik sam w glinie, widzę. Powiem wam, jak na ten rok, to graficznie Mierko i Przemo, powiem wam, że ta gra miażdży Farming 15. To chyba dobrze. Cieku, tu wygląda jak w realu byś był. To super. Właśnie to zajebiście bym powiedział. Opowiem widzom historię, jak mi dzisiaj kanapę zrobiłeś szart brązową. Nie, lepiej nie. Wszyscy się mogą... I tak wszyscy się domyślą, o co chodzi, ale dobra. A jak tu zatankować? Oczywiście chodzi o to, że wylał mi farbę na ten, ale to... Kurna, pajacze skojarzeniowcy. Tak, dokładnie. Spoczuchy. Okej. Mały wiosk. Ojej. Ale to jebie teraz, kurwa, ta kanapa. Cicho. Nie, to jeszcze brązowa, to jeszcze dziura w kanapie jest. Aha, tak chyba, tak? Wody toaletowej będzie dobrze. Tak, trochę wody toaletowej, tak. Mam nadzieję, że wam się gra spodoba, bo naprawdę jest mega cudnie. Nie. Nowa seria będzie. Nowa, fajniejsza i lepsza. No. Mierko wie, że to ślady na drodze robi? Tak. No. Dobrze, dziadek, wiem o tym. Nie będę... Pierniku. Ja zaraz wracam, panowie. Idę posprzątać dziurę w dywanie. Dobrze. No dobrze. Jedzie. Jak tam wrażenia na temat gry? Pierwszy raz grasz nią dzisiaj? Powiem ci? No. Super. No ekstra na start jest, to nieźle. Naprawdę, nie spodziewałem się, że tak... Taka grafika będzie. Pora sprawdzić, jak gra w praktyce działa. No. Będzie taki, taki nagraniowe, początkowe, nie? No. Ja nie wiem, czy to w tym roku ma wyjść podobno ten nowy Tommy Kleinawy. Tak. A to super. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy już to zagram. Nie wiem, ale to chyba będzie to w sklepie do kupywania, czy to będzie dostęp za free, nie wiem jak to będzie. Nie wiem. Zobaczymy. Ale z pewnością będzie zapisy do beta, na pewno mogę się założyć. No to na pewno będą pierwsze bety, nie bety. A zresztą myśmy się zapisywali do tych zapisów. No. Trochę polecam, krzywo. Polecam też grę Paladin. Super gierka. Na G2 można kupić do niej klucz taki tanio kosztuje. Nie, to jest groszowa sprawa, więc fajnie polecam. To jest podobne do Vertacza, jak wszyscy mówią. To jest fajne.
No. I też Battleborn jest też dostarcza coś podobne. Battleborn. Tak, masz rację, co? Ale dziursko. Gdzie? W kanapie. Aha. Dobrze wiedzieć. Nagrywasz dalej? Tak, nagrywam. To... ja nic nie mówię. Dobra, przecież. To nie twoja wina, żeś... że poszła bomba, tak? Dobra, no to... tak, jakbyś... A co do GTA 6 zostaje nam tylko czekać, jak wyjdzie? Tak, pan. Aha, tak, jak dobra. Jak GTA 7? Chłopie, to jeszcze w ogóle wyjdzie, co ty? Będziesz mogą przecież na tym, wiesz, mają na tym zarabiają, nie? Na grach zarabiają, mają za to zyski, nie? Jasne, że tak. A jak się wysiada? Ale żeby taką grę zrobić, to trzeba mieć jaja. No. To jak... znać. Kiełbasa. A, tak. Co? A ten dodatek do Wiedźmina to też... Mam długo... jak kiełbasa. A z tym dodatkiem do Wiedźmina to jest ten... krew i wino? Czy jakoś tak się nazywa? No. Co? To kiedy to ma wyjść prawdopodobnie? Nie wiem. Dobra, no to na tyle by było. Mam nadzieję, że się spodoba. Ja mam nadzieję, pożegnajcie się ładnie. Dobranoc. No, trzymajcie się.